Jak powinien się skończyć God of War? Kratos przeszedł przez pustynię zagubionych dusz, pokonał śmiertelne pułapki świątyni Pandory i uciekł z Hadesu. Zostało mu już tylko jedno zadanie. Kratos dokonał niemożliwego, śmiertelnik pokonujący Boga. Ale ponieważ wizje przeszłości nigdy go nie opuściły, Kratos zdecydował się... Kratos, co ty robisz? Wszyscy bogowie poczują mój gniew. Poczekaj, dokąd idziesz? Planujemy kolejną część God of War. Nigdy nie będę usatysfakcjonowany moją zemstą. To na pewno, ale już zabiłeś wszystkich bogów. Wszystkich? A więc Kratos w końcu dokonał zemsty, której tak bardzo pragnął. Pokonał wszystkich bogów i może poszedł do domu? Strzelić sobie żywca? W życiu! Sprowadź mi więcej bogów do wykoszenia. Nie ma już żadnych bogów, żadnych greckich bogów. Przygotuj się na spotkanie ze swoim stwórcą. To znaczy ze Stanem Lee? Tylko na tyle cię stać? No to rozumiem. I po rączce. Czemu się dźgasz? Czemu się dźgasz? Czemu się dźgasz? Ares? Już cię zabiłem. Nie, ja jestem Mars. Rzymski bóg wojny. To co innego? Nie. O, stary. Zobaczymy, czy jeszcze zostali jacyś bogowie. Diablo, Raiden, Gozer, potwór spaghetti, Morgan Freeman. Morgan Freeman? Człowieku, nie mogę cię zabić. Chodźmy stąd. Uwielbiam cię za Shawshank. Czytał bukcerzyk.pl. Nadal spadam. Wciąż spadam z klifu. Dziękuję za oglądanie. Kliknij subskrybuj, lubię to i obejrzyj inne filmiki. Ja nie mogę obejrzeć tych filmików. Bo jestem zbyt zajęty spadaniem. Spadam dla ciebie.